No, absolutnie daty tutaj nie można podać. To jest moje zadanie, ale przez 4,5 roku zrobił, jakby ten rynek był ujednolicany krok po kroku i bardzo częściowo. To nie można powiedzieć, kiedy to się stanie. Stanie się to wtedy, kiedy przedsiębiorca, i powiem to najprościej, kiedy przedsiębiorca, jeżeli będzie chciał, miał firmę, która chce sprzedawać swoje usługi w innym kraju europejskim, będzie to robił w stosunkowo krótkim czasie, czyli jakby wszystkie sprawy administracyjne i sprawy takie biurokratyczne będą mu zajmowały nie 7 lat jak teraz, tylko powiedzmy pół roku albo kilka miesięcy. To wtedy i oczywiście wtedy, kiedy na danych zobaczymy, że ten przepływ w usługach jest podobny, może nie stuprocentowy, ale podobny jak w towarach, czyli gdzieś 70-80%, że usługi krążą po Unii Europejskiej, że firmy usługowe sprzedają swoje usługi wszędzie, gdzie chcą i że jest dużo takich firm w różnych krajach. To wtedy to zobaczymy, ale myślę, że to jeszcze trochę potrwa. Ponieważ usługi dotykają tej części gospodarki, która się wiąże no właśnie nie z produkcją i nie ze sprzedawaniem gotowych rzeczy, tylko z sprzedawaniem usług. I to z kolei dotyka bardzo wielu problemów społecznych w różnych krajach unijnych i problemów związanych z tym, że ludzie boją się, że ktoś przyjedzie i zabierze miejsce pracy na przykład. To była podstawowa jakby obawa w czasie kryzysu. Kilka lat temu, kiedy potężny kryzys gospodarczy dotknął cały świat, w tym Europę, w Polskę trochę mniej, ale wtedy rzeczywiście kraje zaczęły zamykać trochę swoje rynki narodowe pracy, rynki pracy, po to, żeby zapewnić pracę swoim pracownikom. Bezrobocie było ogromne, więc to są główne powody. Natomiast w tej chwili, już po kryzysie, kiedy mamy jednak sytuację, że w Europie mamy najniższe bezrobocie od bardzo wielu lat. W różnych krajach oczywiście różne, w niektórych wyższe, w niektórych niższe, ale generalnie najniższe bezrobocie od wielu lat. Te przyczyny zniknęły, a my cały czas widzimy, że ta swoboda świadczenia usług i swoboda przemieszczania się gospodarczego w Unii Europejskiej jest ograniczana. Ja bym to zupełnie inaczej na to pytanie odpowiedziała, ponieważ nazywa się to niesprawiedliwością, a ja to nazywam protekcjonizmem. Ja to nazywam zamykaniem właśnie swojego rynku pracy dla osób z innych krajów Unii Europejskiej, co jest, a to otwarcie, to nie zamykanie się, jest ustalone w dyrektywach unijnych. To było uzgodnione pomiędzy przywódcami 28 krajów unijnych. Więc oczywiście używa się tej retoryki, że to jest niesprawiedliwe dla naszych przedsiębiorców, czasami nawet dla naszych obywateli, generalnie dla naszych pracowników. Natomiast ja to nazywam zwykłym protekcjonizmem. Kiedyś można było mówić o tym, że w niektórych krajach koszty wykonywania, czy koszty pracy są niższe, w związku z tym jesteśmy konkurencyjni ceną. W tej chwili Polska i inne kraje europejskie, nie tylko Polska i nie tylko kraje z naszej części Unii Europejskiej, są konkurencyjne lepszą jakością. Więc ja tu nie mówię, absolutnie nie zgadzam się z tym słowem niesprawiedliwe. Uważam, że to jest protekcjonizm, który wszędzie istnieje, a istnieje dlatego, że jednak nie czujemy każdy z nas pojedynczo, że jesteśmy częścią gospodarki europejskiej. Czujemy każdy z nas osobno, że jesteśmy częścią naszych narodowych, czy o przedsiębiorcach mówię, że są częścią swoich narodowych gospodarek, a nie gospodarki europejskiej.